Przed nami spotkanie Luxor San Andrius, Rekord Bielsko-Biała. Na ten mecz zapraszają Piotr Szymura i Rafał Kędzior. Kubik. Leszczak. Leszczak próbuje dryblować. Jest Rakic i świetnie broni Kenneth Rakvak. Artur Popławski. Paweł Budniak. Mikołaj Zastawnik. Zastawnik, on jest szybki. Nie zdążył dołożyć nogi Michał Marek. No przydałoby się doskoczyć bliżej rywali. Mają teraz miejsce. 2-1. Popatrzmy. Szansa i nie ma bramki. Nie ma bramki. Taka jest decyzja arbitrów. Też mi się wydawało, że ta piłka z linii została wybita przez graczy mistrza Polski. W odpowiedzi chciał od razu Artur Popławski. No Majkon też próbował do niej wyskoczyć, co naturalne. A i teraz błąd Stefana Rakicza. I znów na szczęście dla nas. Nie kończy się to bramką. Tak, ale generalnie to, co może najbardziej martwić, to to, że rekordziści dobrze pierwsze 6 minut tego meczu grali. 6, 5,5 minuty. No i w pewnym momencie no, przydarza im się taka dekoncentracja i co rusz, no, mogły te sytuacje zakończyć się groźnie. Bezpośredni strzał. Ależ teraz złożył się do tego strzał Bolt. Natomiast teraz jeszcze jedno uderzenie i gdyby ta piłka leciała światło bramki. Traci piłkę Leszczak, znów w akcji gospodarze turnieju. Zabawili się tam przed naszą bramką Bartek Nawrat. Na tych bokach nie radzą sobie za dobrze gracze Sanderius, czy to wcześniej Mikołaj Zastawnik, czy teraz. Ależ gol! Kamil Surmiak, mamy 1-0. Świetne dogranie Michała Kubika i Kamil Surmiak daje prowadzenie rekordowi. Zaspali na moment tylko gracze Luxolu. Tak, chociaż może my pamiętajmy, że po strzale Leszczaka w pierwszym meczu ta piłka też po nodze Kamila Surmiaka jeszcze przeszła. Uwaga, rusza Majkon. Tak to jest w futsalu, że jedni atakują, a drudzy mogą wyjść na prowadzenie. Zastawnik. Jest przechwyt. Zastawnik. Michał Marek chciał niesygnalizowanym strzałem pokonać Rakvaka, ale teraz z górą norweski goalkeeper. Zastawnik. Trzeba uważać, bo obok niego jest Bolt. Bolt na lewą nogę właśnie. Michał Marek. Teraz Popławski. Dobrze, że nie trafił w nogi rywala. Uwaga! Bartłomiej Nawrat. Rozprowadza atak naszych rywali. Celino, dogranie. Jeszcze Bolt. Dobra okazja i tylko słupek. Mamy teraz przewagę, tak się wydawało. Kubik, Leszczak. Czy odda tę piłkę? Nie, strzela na bramkę Rakvaka. No bo teraz już mamy końcową syrenę w pierwszej części gry, właśnie podania swojego partnera. No Krzysiek Iwanek to ten z tych bramkarzy futsalowych, który nogami praktycznie nie odbiega, jeżeli chodzi. Uwaga, jest groźnie, ale rękami też i wydawało się, że strzelą bramkę zawodnicy Luxolu. Dobrze, teraz to rozgrywają nasi rywale. Majkinio i broni po raz kolejny Iwanek. Uwaga, będzie jeszcze szansa. Iwanek, no kapitalne wejście do tego meczu bramkarza rekordu. Jeszcze raz on przy piłce, tym razem na prawą nogę. Też potrafi uderzyć. Ale z drugiej strony nie mógł, myślę, takim strzałem zaskoczyć Krzyśka Iwanka. Popatrzmy, ale takim strzałem już zaskoczył. Mamy 1-1. Mówiliśmy, że na tego zawodnika trzeba uważać i też trzeba było uważać na te stałe fragmenty gry grane lobem. Praktycznie każdy z tych lobów sięgał celu, sięgał zawodnika. Ale teraz trafił w piłkę Mikołaj Zastawnik. Potrafi naprawdę świetnie to uderzać. Popławski i słupek ratuje teraz mistrzów Malty. Uwaga, jest strzał i dobra interwencja Iwanka. To może tak, że to nie tak miało być. Tak, że ten mecz miał mieć zupełnie inną stawkę. Znów dochodzą do strzału. Michał Marek mógł troszkę, Paweł Budniak szybciej przyjść z pomocą. Teraz jest Magic, strzał! Błąd Rakvaka i ta piłka niestety nie wpada do bramki, ale szkoda. A tu Kubik na pewno jakąś obok Majkona, zobaczmy. Szkoda. Troszkę szczęśliwie Majkon zabrał się z tą akcją. No nie straćmy teraz bramki. Nie ma gola. I no. Zostało 5 sekund. Krzysztof Iwanek do Michała Marka. Michał Marek! Rzut rożny jeszcze. Końcowa syrena to jest koniec turnieju grupy piątej. Myślę, że spotkały się drużyny, tak jak powiedzieliśmy dzisiaj. Dwie drużyny, które są rozczarowane tym, bo każda chciała być na tym miejscu, na którym jest dzisiaj Haladasz, ale Haladasz zdobył 9 punktów, pokonał wszystkich rywali, a to jedyna praktycznie droga w 100% pewna do tego, żeby znaleźć się w Elite Round. Także tak, myślę, że to jasno sobie trzeba powiedzieć i ze strony rekordu Bielsko-Biała. No mamy niedosyt,
małym, malutkim pocieszeniem jest to drugie miejsce. 4 punkty, więc jakieś podbicie w rankingu zawsze będzie, ale oczywiście to jest tylko takie malutkie pocieszenie, bo liczyliśmy tutaj na awans i na to, że początkiem grudnia zagramy w Elite Round w jednym z 4 europejskich miast.